Jeszcze nigdy ocena rządu po jego pierwszych 100 dniach nie była tak oczywista. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym, co deklarowali, że dowiozą. Te 100 dni, 100 konkretów, do których przystąpimy dzień po wygranych wyborach. Dzień po wygranych wyborach. Efekty widzicie sami. Żeby zdać maturę, potrzeba przynajmniej 30% punktów. Dla rządzących to i tak za wysokie progi. Wiele z najważniejszych obietnic uznali za nieważne i wyrzucili je do kosza. Gdzie jest kwota wolna od podatku, akademik za złotówkę, kredyt za 0% i wiele innych. Mając pełną władzę, nie chcą ich realizować. Ich cel jest prosty. Narzucać mało istotne tematy zastępcze, żebyście zapomnieli o ich obietnicach. Postawili krzyżyk na ambitnych projektach, które odziedziczyli. Dostali je rozpoczęte z gotowymi planami i zabezpieczonym w pełni finansowaniem. A po złości nie chcą ich kontynuować. Wszyscy czekamy na decyzje w sprawie kluczowych dla Polski inwestycji infrastrukturalnych. Centralnego portu komunikacyjnego, elektrowni atomowej, fabryki półprzewodników Intela czy kontynuację programów inwestycji lokalnych. Musimy wspólnie wywierać presję w tych sprawach, bo od nich zależy przyszłość Polski, przyszłość polskich rodzin i bezpieczeństwo naszego kraju. Te 100 dni pokazało, jak ważna jest rola konstruktywnej opozycji. W tym celu powołaliśmy Zespół Pracy dla Polski. Zespół, który patrzy władzy na ręce i codziennie pracuje nad kolejnymi propozycjami dla Polaków. Ja wybieram ciężką pracę, wybieram dynamiczny rozwój, wybieram bezpieczną przyszłość, wybieram Polskę i polskie sprawy.